Witam Cię Człowieku Rozumny. Kapelan chrześcijańskiej szkoły w Wielkiej Brytanii został zwolniony z pracy i został wpisany na jakąś taką listę podejrzanych o terroryzm. W kilku ostatnich odcinkach mówiłem o takiej możliwości, że jeżeli w Wielkiej Brytanii na przykład powiesz kazanie, które nie spodoba się pewnym środowiskom, może na Ciebie pod kościołem po mszy świętej czekać radiowóz. W tym przypadku akurat mówimy o duchownym kościoła anglikańskiego, Natomiast zasada jest bardzo podobna. Sporo widzów wyrażało niedowierzanie, że takie sytuacje są w ogóle możliwe. Za granicą, że na pewno troszkę przesadzam, to są jakieś bajki. Dlatego dobrze, że mogę wam pokazać dzisiaj to. Natomiast przedmiotem tego odcinka jest coś innego. Przedmiotem tego odcinka jest reakcja tego duchownego, której za Chiny nie potrafię. Rozgryźć. I mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym powiedzieć, że mój kanał istnieje dzięki wsparciu widzów. Bardzo Wam dziękuję wszystkim, którzy wspieracie rozwój mojego kanału finansowo. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś jeszcze uważa, że ta praca ma sens, że jakąś wartość stanowi i chciałby dołączyć do patronów mojego kanału, to możliwości wymieniam pod filmem. Z góry wszystkim bardzo dziękuję za pomoc. Przechodzimy do rzeczy. Kapelan szkoły chrześcijańskiej w Wielkiej Brytanii nazywa się Bernard Randall. Wygłosił do swoich uczniów kazanie. Podczas tego kazania nie planował chyba mówić o akurat o tych sprawach, natomiast został zapytany przez ucznia, czy jeżeli jesteśmy w szkole chrześcijańskiej, to jaki mamy mieć stosunek do środowisk tęczowych. I uwaga, uwaga, w odpowiedzi padło bardzo dyplomatycznie, że zgodnie z Biblią postawy homoseksualne są moralnie problematyczne. Takiego sformułowania użył ten duchowny. To właśnie zdanie, że te postawy są moralnie problematyczne, spowodowało jego zwolnienie ze szkoły. I wpisanie nie znam szczegółów, to chyba nie jest krytyczne, jak nazywa się ta lista, co to za lista, jest taka lista podejrzanych o terroryzm. Reakcja tego duchownego jest następująca. I, nie że dziękuję, że I tak jak mówiłem, przedmiotem tego odcinka jest chyba wspólne moje z wami zastanowienie się, czy ten duchowny jest tak sprytny, że wypowiada się w ten sposób, czy jest też aż tak skrajnie naiwny.

I mówi w ten sposób, bo uważa, że to najlepiej przysłuży się sprawie, jakiemuś rzuceniu światła na tą sytuację, żeby wreszcie ktoś w tych liberalnych, zachodnich społeczeństwach zaczął się budzić i zobaczył, w jakim kierunku naprawdę to wszystko zmierza. Ale bardziej niestety skłaniam się ku opcji drugiej: że on jest po prostu ultranaiwny i że rzeczywiście jego zszokowały go konsekwencje, które go spotkały za to, co powiedział. Jestem ciekaw waszego zdania, która z tych dwóch wersji wydaje wam się bardziej prawdopodobna. Kochani, liberalizm, progresywizm to jest Bożek niezwykle zazdrosny. Tam nie ma dyskusji. To jest też troszeczkę powód, dla którego niektórzy w środowisku na przykład katolickim uważają, że sposób w jaki ja się wypowiadam jest taki troszeczkę niedialogiczny. Chciałbym otworzyć wasze oczy. Po drugiej stronie światopoglądowej znajdują się ludzie, którzy mają zerojedynkowe spojrzenie na sprawy. Tylko tam się mówi o tym, że jest właśnie jakaś, jakaś różnorodność poglądów dopuszczalna, że można myśleć tak, można myśleć inaczej, że to niby oni walczą o tolerancję. Jest odwrotnie. I to może nawet Wam się wydawać dziwne, bo się mówi, że to katolicy narzucają komuś cokolwiek, co katolicy w jakikolwiek sposób mogą komukolwiek narzucić. Czy naprawdę to katolicy na dzień dzisiejszy, gdziekolwiek na świecie, są w stanie kontrolować to, co ludzie myślą i mówią? Czy katolicyzm proponuje, żeby zakazywać prawnie jakiejś wypowiedzi albo myśli? Po drugiej stronie, natomiast jeżeli naprawdę ten duchowny. Łudził się, że to są po prostu różne światopoglądy: ja mam swój, ty masz swój, możemy koegzystować jakoś. To oczywiście jest to piękna wizja, ale to druga strona to uniemożliwia. Proszę Was, żebyście o tym pomyśleli. Liberalizm to jest bardzo zazdrosny Bożek. On nie uznaje w ogóle, że ktoś może myśleć inaczej. Nie jest w stanie w żaden sposób argumentami wygać tak naprawdę żadnej sprawy, dlatego musi się uciekać do siły, do ograniczenia wolności. Drugiego człowieka, na przykład do ograniczenia wyznania. I w Polsce jeszcze tego nie mamy. Dużo ludzi myśli, że to jest naprawdę przesadzone, że tak jest za granicą. Kochani, za granicą, niedługo naprawdę wyznanie religijne będzie już tak stłamszone, będziesz to robił tylko w domu po cichutku, bo będą na ciebie donosić. Masz wybierać sobie z Biblii tylko te elementy, które są zgodne z progresywnym myśleniem, z liberalizmem. Wszystkie te elementy, które są sprzeczne z tym takim mainstreamowym dzisiaj, jakby, no to jest religia. Liberalizm to jest po prostu religia. To, się, to jest jedna z religii. Oczywiście ci ludzie tak tego nie nazywają. Ci, którzy uważają, że jakaś tolerancja jest ważna i tak dalej, środowiska, wszystkie te można teraz wymieniać. Weganizm to są ludzie, którzy przecież nie używają rozumu do swoich decyzji, tylko używają również jakiś rodzaj wierzeń. Oni w coś wierzą i są w stanie naprawdę bardzo dużo poświęcić, żeby. Wygrać w, tej, w tym starciu tych różnych religii. Religia, jaką jest liberalizm, jest strasznie, strasznie zaborczą, agresywną religią. Ona nie uznaje istnienia innych religii. Będzie tak długo dążyła do konfrontacji, aż tak naprawdę uciszy i zmiecie wszystko, co stoi po drugiej stronie. Więc jeżeli jest taki duchowny w Wielkiej Brytanii, on ma zdaje się 48 lat, który teraz dopiero jest zszokowany w ogóle, że on już nie może mówić tego, co jest w piśmie świętym. Nie może już w ogóle, że tam nie wolno myśleć wszystkiego, co chcesz myśleć. Poprawność polityczna, tak zwana, została już w takie rejony wyniesiona, że wielu ludziom to nie przeszkadza, bo liberalizm sprzedaje bardzo łatwą, taką szybką pigułeczkę, że niby miłość, dobroć, tolerancja, że to wszystko niby jest na pierwszy taka fajne, więc szybko zaspokaja Twoje sumienie, że ty jesteś po dobrej stronie. Jeżeli jesteś. Właśnie liberałem w rozumieniu światopoglądowym, takim chodzi mi teraz o sprawy społeczno-etyczno-moralne, bo nie mówmy o liberalizmie gospodarczym, to też dwie rzeczy się troszkę różnią od siebie. Mówmy o takim liber liberalizmie w rozumieniu, że wszystko wolno, w tym i to oznacza, że nie wolno mówić, że jedno jest lepsze od drugiego, albo jedno jest gorsze od drugiego, coś jest właściwe, coś jest niewłaściwe. Wszystko wolno, więc wszystko jest na równi, za wyjątkiem, właśnie, powiedzmy, religii. Chrześcijańskiej. Bo ona jest strasznie winna temu, że ona nie uznaje, że wszystkie postawy są równie dobre moralnie, że wszystkie postawy w równym stopniu prowadzą do szczęścia i koniec końców, no, że wszystkie postawy w takim samym stopniu uprawdopodobniają zbawienie duszy człowieka. Religia katolicka i w ogóle religie chrześcijańskie tak nie uważają, wobec czego są faszystami, są, to są źli ludzie i naprawdę nie ma żadnych oporów po drugiej stronie, żeby tłamsić to, odbierać prawo do mówienia tak. Do myślenia, tak, a już na pewno do nauczania, tak, dzieci. Więc ten ksiądz mówił to do dzieci, i to jest po prostu zbrodnia. To jest terrorysta, kochani, bo on powiedział, że postawy homoseksualne są moralnie problematyczne. Tam oczywiście nie ma zbyt dużego problemu z tym, żeby drag queens, tak zwane, czytały dzieciom książeczki w przedszkolach i przy okazji mówiły różne rzeczy. To nie jest w żaden sposób indoktrynacja, to nie jest w żaden sposób nic złego, bo to jest przejaw. Właśnie liberalnej takiej miłości, otwartości na wszystko. Natomiast człowiek w takiej koloradce to jest terrorysta, słuchajcie, bo on wskazuje, że coś jest właściwsze niż coś. To jest, to jest bluźnierstwo w uszach liberała. Posłuchajmy jeszcze kilku słów tego duchownego. Nie mogłem how jak done anything so wrong that I needed to be suspended. Raffled a few feathers, maybe. But then as a Christian minister, sometimes that's your job bardzo mocno interesujący moment, jako, no, przenieśmy to na Polskę, no, jako, jako duchowny twoją robotą jest mówić rzeczy niewygodne. To jest niestety dzisiaj y, coraz rzadziej słyszalne zambon, rzeczy niewygodne. Ten pastor tutaj, przepraszam, niech mi ktoś mądrzejszy ode mnie powie, jak się nazywa duchownego anglikańskiego, to jest chyba pastor, y, on mówi wyraźnie, że to jest rola kaznodziei chrześcijańskiego, żeby czasami mówić rzeczy niewygodne. A jak wiemy rzeczy niewygodne, to jest rzecz, na którą liberał, taki progresywny właśnie, możemy to nazywać na różne sposoby. No. Neomarksista lewak, on już, nasa, już mu się napina kark. On uważa, że on ma do czynienia z czystym złem. Jeżeli ktoś powie, słuchaj, to jest właściwsze niż to, to dla liberała to już jest czyste zło, to jest dyskryminujące. I tak dalej, i tak dalej to oczywiście możemy sobie na różne strony wałkować. Wróćmy znowu do naszego pastora. When compete, we not into abuse. We the of to po prostu mnie doprowadza, szczerze mówiąc, do białej gorączki, jak takie rzeczy. Od początku istnienia mojego kanału, najczęściej ze strony właśnie takiej katolickiej naszej, słyszałem właśnie takie zarzuty, że trzeba bardziej dialogować. W ogóle, kochani, dialog jest możliwy wtedy, kiedy obie strony są otwarte na dialog. Więc jeśli ja jako katolik mówię, dialog jest niemożliwy, to najczęściej słyszę zarzut, czy to jest postawa chrześcijańska, czy to jest postawa katolicka, że ty wykluczasz dialog. Nie, ja nie wykluczam dialogu. Ja tylko mówię, że dialog jest niemożliwy. I to wynika z samej natury e, ideologii drugiej strony. Tamta strona nie ma szans, żeby gdziekolwiek jakiś odcień szarości się pojawił. Tam jest już bardzo precyzyjnie ustalone, że nic nie jest lepsze niż coś, że nic nie jest lepsze od drugiego, że żadna postawa nie jest właściwsza niż inna postawa, że szczęście to jest coś, co człowiek definiuje sobie sam. Więc jeżeli powiesz na przykład, że no kobieta będzie raczej szczęśliwsza, jakby jest piękna i ktoś się w niej zakocha i będzie miała dzieci, męża, to jest szczęście kobiety, to to jest faszyzm, czysty faszyzm. Każda sam sobie definiuje swoje szczęście. A jeśli jakaś kobieta chce na przykład mieć tatuaże, być łysa i wulgarne gesty pokazywać i mówić, że mężczyźni to świnie, to ona sobie tak definiuje szczęście i kto jej zabroni. Więc właśnie to jest chyba największa różnica między naszym światopoglądem a światopoglądem liberałów. Świe... Oczywiście słowa są tutaj nieprecyzyjnie. Liberałów, progresywistów, neomarxistów. Wiadomo mniej więcej, że są już... linia podziału biegnie tylko tak naprawdę po tym, czy ktoś uznaje Jezusa Chrystusa za swojego pana i Zbawiciela, czy nie. I tu biegnie linia podziału. Ci, którzy wierzą w Boga, w Polsce katolicy, więc uznają Jezusa za swojego pana i Zbawiciela, ci wierzą, że szczęście człowieka nie jest czymś, co człowiek sobie sam ustala. Że skoro jest twórca, to stwórca mnie zaprojektował i on jakby mnie zaprojektował tak jak twórca samochodu projektuje, że jeśli to jest diesel, to jak wlejesz olej napędowy, to pojedziesz fajnie, ale jak wlejesz tam benzynę czy nie daj Boże na przykład siuśki, to on się rozkraczy. Samochód sam nie decyduje o tym, jakie paliwo, na jakim paliwie pojedzie najlepiej. Tak samo człowiek nie decyduje sam o tym, na jakim paliwie ojedzie najlepiej. Człowiek musi odczytać to, znaleźć instrukcję obsługi do siebie i wlewać takie paliwo, jakie przewidział twórca samochodziku, w tym przypadku twórca człowieka z twórca człowieka, czyli Pan Bóg. A liberaliści twierdzą, że to jest jakoś tak autodefiniowalne. Każdy sam ma pełne prawo do tego, żeby określić, co go uszczęśliwi. Natomiast jeżeli ktoś drugi mu powie, nie, to ciebie nie uszczęśliwi, to, to już jest przekroczenie granicy. Więc zwykle liberał jest niepewny tego, co myśli, nie jest pewny swojego światopoglądu. Dlatego jak się dowie, że gdziekolwiek ktoś inny kwestionuje ten światopogląd, to się czuje atakowany. Bo każdy człowiek, koniec końców, jest stworzony przez Boga. Również liberał. On też ma gdzieś głęboko w sercu wyryte pewne rzeczy, coś win, jakieś intuicje. On wie, gdzieś głęboko wie, że gdyby został sam w ciemnym pokoju, na 15 minut i się bardzo mocno skupił, czy wszystko, w co wierzy, czego broni, co argumentuje, rzeczywiście głęboko jest jakby w, jego, w nim samym. Czy wzięło się to z jakiegoś bombardowania mediami, różnymi ideologiami i takim, takiej, takiej prostej, słodkiej, beznadziejnej papce, która tylko po powierzchni ma jakiekolwiek takie iluzje sensu, że jak się nie głębiej, to to się rozsypuje w sekundę, ale on nie chce, żaden człowiek na świecie nie chciałby, żeby jego światopogląd się rozsypał. Z liberałem jest tak samo. On ma jakiś światopogląd, on czuje, że ten światopogląd jest bardzo kruchy i dlatego jeśli ktoś gdzieś powie coś, co kwestionuje ten światopogląd, to on ma, no jest zły i uważa tam tego kogoś za zagrożenie. Więc w tym odcinku chodzi o to, że mnie trochę szokowała reakcja tego księdza. W Polsce ja się z tym bardzo często spotykam, że ludzie nie wierzą, jak daleko to zaszło na Zachodzie, i że ludzie mi mówią, że ja powinienem dialogować. Generalnie trzeba dialogować jakoś znaleźć nić porozumienia z drugą stroną. Że Ewangelia może dialogować ze światem, że uda się po prostu tak rozumowo, fajnie sobie podialogować. ja bym bardzo chciał, żeby to było możliwe. Natomiast nigdy jeszcze nie spotkałem po drugiej stronie w ogóle takiego jakby no frameworku po angielsku mówiąc takich ram w ogóle rozumowych, w których to jest możliwe. Teraz ostatnie zdanie tego kapelana. Which never occurred to me before this happened. Co tym przykochany facie opowiada? Liberalna i e, tolerancyjna, czyli tam. Liberal and tolerant society. Liberalny i tolerancyjny to są dwie absolutnie sprzeczne rzeczy, jeśli chodzi o sprawy właśnie moralności. Liberalny tylko na pozór znaczy, że wolno myśleć wszystko tak naprawdę liberalny w dzisiejszych czasach znaczy wszystko jest równe. Więc nie wolno myśleć wszystkiego, bo jak ktoś myśli, że nie wszystko jest równe, to wtedy ten ktoś już yy, nie zasługuje na tolerancję. Więc tak naprawdę to, co powiedział ten pastor liberalny i tolerancyjny, te rzeczy się troszeczkę wykluczają. Tolerancja prawdziwa jest taka, że pozwalam Ci funkcjonować. Pozwalam ci myśleć to, co myślisz, pozwalam ci uważać to, co uważasz, i pozwalam ci mówić to, co chcesz mówić. To jest tolerancja. Nie muszę tego lubić, nie muszę tego akceptować, pozwalam ci funkcjonować. Wypowiadaj to, co myślisz otwarcie. Dzisiaj nie ma już tego tolerancji, na pewno nie dla światopoglądu chrześcijańskiego. Jest cenzura na potęgę i ogólnie. Mam nadzieję, że ten filmik jakoś tutaj pokazał wam, że to jest zagrożenie bardzo realne. W Polsce jeszcze tego nie mamy. Jeszcze powiedzmy, jakiś czas mamy na to, żeby się obudzić. I teraz właśnie, co to znaczy się obudzić? No ja, kochani, proponuję jakieś takie bardzo proste rozwiązania. Trzeba się modlić za kapłanów. Bardzo byłoby fajnie, żeby w Polsce było dużo powołań i żeby fajni, tacy silni, z kręgosłupem faceci szli do seminariów. Mi się to by bardzo bardzo podobało, czułbym się dużo bezpieczniej o przyszłość Polski. Co jeszcze, każdy z nas osobno oprócz tego, że będzie się modlił za kapłanów, fajnie jakby żył w święcającej. uświęcającej żeby się spowiadał, chodził do kościoła. Najlepiej według mnie do swojej parafii, co już kilkukrotnie mówiłem, lub też do jakiegoś pobliskiego kościoła, bo oczywiście mówiąc parafia, troszkę się nieprecyzyjnie wypowiadam. Chodzi mi o kościół nieopodal. Jak mam dwa kościoły decyzjalne blisko, to chyba lepiej do swojej parafii. Ale jeżeli mam gdzieś blisko, powiedzmy, klasztor jakiś i tam lubię, no mówiąc parafia, to jest minimalnie nieprecyzyjne. Chodzi mi o kościół nieopodal, żeby nie jeździć, nie szukać, i Uprawiać churchingu, tak zwanego. W tym kościele, do którego będziesz chodził, możesz trafić na, na homilię modernistyczną, nie daj Boże, ale możesz też trafić na księdza, który będzie mówił głosił Ewangelię po prostu. Czyli jeśli poczujesz czasem niewygodę dużą, słuchając homilii, to znaczy to jest jakiś tam powiedzmy sygnał, że coś dobrego się dzieje w tym kościele. Ale oprócz homilii, przede wszystkim chodź tam, żeby się karmić ciałem pańskim i też słowem. Czyli słuchaj czytań, potem przystępuj do komunii. Jeżeli to będziesz robił, będziesz się modlił za kapłanów, ciągle się nawracał. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wpuścić Jezusa do swojego serca. Jezus tam się nie może dostać siłą, człowiek musi go tam wpuścić. Jeżeli go tam wpuścisz, to wszystko po kolei, powoli zacznie się układać. Nie będziesz potrzebował jakiegoś youtubera, żeby coś tam ci gadał, tylko musisz się jakby, no, otworzyć na Jezusa. Ale jeżeli go tam nie wpuścisz, to tam wejdzie ktoś inny, na 100%. Nie, serce człowieka, jak też każde chyba w sumie inne miejsce, nie znosi próżni. Więc jest albo to, albo to. Tyle może mędrkowania. Kochani, jestem bardzo ciekaw waszej opinii o tym, czy ten ksiądz jest skrajnie naiwny, czy on w 48 roku życia się obudził, w jakim kraju w ogóle żyje, czy on trochę sprytnie to przedstawia, udaje takiego zdziwionego, bo chce wywołać jakąś taką debatę publiczną i rzucić, rzucić jakby przyciągnąć, powiedzmy, wzrok opinii publicznej na tą, na tą sytuację. Kochani, jeżeli to, co dzisiaj tutaj w ogóle się wydarzyło, ma dla Was znamiona sensu, to dajcie łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli ktoś ma ochotę, jeszcze tego nie zrobił, to nie zasubskrybuje mój kanał, bardzo proszę. Jeszcze raz zachęcam ludzi, którzy może chcieliby wesprzeć rozwój mojego kanału finansowo, do zajrzenia pod film, gdzie umieściłem możliwości, jak to można zrobić. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Już. Wkrótce człowiek rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie!